Za żywność w tym roku na święta zapłacimy minimalnie więcej niż w zeszłym roku. Prognozujemy, że żywność podrożeje o mniej więcej 1%. To jest mały wzrost, mniejszy niż zazwyczaj. W ostatnich 5 latach żywność drożała, przeciętnie na święta była o 2% droższa niż rok wcześniej. Czyli można powiedzieć, że to jest minimalny wzrost. To, co najważniejsze, trochę droższe będą jajka, czyli najważniejszy produkt na świątecznym stole. Prognozujemy, że w marcu będą one o około 3% droższe niż przed rokiem. Natomiast niektóre produkty podrożeją w znacznie, znacznie większym stopniu. Tutaj szczególnie myślimy o warzywach i owocach. Szczególnie warzywa korzeniowe, ziemniaki będą znacznie droższe niż przed rokiem. Tutaj niektóre wzrosty mogą przekroczyć nawet 50%, czyli są bardzo, bardzo duże. I to jest spowodowane zeszłoroczną suszą letnią, czyli te warzywa, które potrzebują dużo wody właśnie latem, ich zbiory były niskie, jakość tych zbiorów była niska, więc dzisiaj ceny ich są bardzo wysokie. Trochę inna sytuacja była w przypadku jabłek, które po prostu w zeszłym roku były bardzo tanie w tym okresie, więc dzisiaj ich ceny są o 35-40% wyższe niż wtedy, natomiast wciąż nie jest to jakiś bardzo wysoki poziom. Podrożeje również cukier, co jest dosyć istotne, jeśli ktoś robi własne wypieki w domu. Jego cena może być nawet o 20% wyższa niż przed rokiem. To również jest efekt suszy. Po prostu zebrano w Polsce bardzo mało buraków cukrowych, w innych krajach Unii Europejskiej również, więc cukier może być znacznie, znacznie droższy. Mąka i pieczywo odrobinę droższe niż przed rokiem, 1, może 2%. Taniej zapłacimy przede wszystkim za wyroby mleczarskie oraz mięso i wędliny. Te produkty, jeśli chodzi o mięso, będą o 1-2% tańsze, wędliny w podobnym stopniu, niektóre gatunki mięsa nawet do 4% tańsze niż przed rokiem. Jeśli chodzi o przetwory mleczarskie, tutaj spadki cen będą nawet większe. Sery dojrzewające prawie o 10% tańsze niż przed rokiem, masło 8% tańsze, mleko i twarogi również o kilka procent tańsze. Co ważne, na te produkty wydajemy dużą część naszego budżetu na żywność, stąd te stosunkowo nieduże procentowe spadki powodują, że cały wskaźnik nie rośnie tak bardzo.